Nie, odsuń się! Uwielbiam to robić! To może nieco zaboleć? Nie, przestań! Chcę do mamy! Wszystko w porządku, Julie? Ja nie lubię igieł! To może być problem. Chwileczkę, mam pomysł. Spójrz na tego wyjątkowego jednorożca. Wow, to niesamowite! Do dzieła, doktorku! Możesz wbijać! Może ja też zostanę jednorożcem? Nie czuję się najlepiej! Czas na lekarstwo! Proszę bardzo, wkrótce poczujesz się lepiej. Lepiej zaznaczę to w notatkach. Te tabletki mają obrzydliwy smak! Ble! Już? Gdyby tylko wszyscy moi pacjenci byli tacy jak ty! Jestem jedyna w swoim rodzaju! Ten kaszel się pogarsza! Proszę bardzo, Julie! Już pora na tabletki? One powinny ci pomóc! Nara, głupia pigułko! Woda! Teraz spokojnie! Jasne! Do widzenia! To jest okropne! Nie wyglądasz najlepiej! Dzięki! Chyba lekarstwo jednak nie działa. Powinno być ci coraz lepiej. Niech pomyślę. Ona niczego nie podejrzewa. Mam tu całkiem niezłą kolekcję. Co? Co to było? Nic, po prostu poprawiałam się na łóżku. Coś tu nie gra. Może to jeden z tych dziwnych wirusów. Chwileczkę, nie bierzesz swoich tabletek. Ja? Nie wiem, o czym mówisz. To się jeszcze okaże. Cześć, Julie. Co ona dziś taka wesoła? Mam pewien plan. Będę potrzebowała tych żelków. Nauczyłam się tego w szkole medycznej. Zrobię nacięcie w misiu. To jak operacja. Teraz wezmę pigułkę i wepchnę ją do środka. Upewnię się, że jest ukryta. Jestem taka podstępna. Zobacz, co mam, Julie. Zasługujesz na nagrodę. Żelki? Wow! To takie dobre. Czekaj. A nie, jest w porządku. Uff, było blisko. Może szpital nie jest jednak taki zły? Dobry pani doktor! Aha, mój kolejny pacjent. Rzucę tylko okiem na twoje notatki. Interesujące. Czy wszystko jest w porządku? Muszę cię zbadać. Nie ruszaj się. Przepraszam, przestraszyłam się. Och, przestań się wiercić. Przepraszam, nic na to nie poradzę. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga. Ups, proszę wybaczyć. Ach, wiem już. Może jeśli zrobię tak. Mocno pracowałam nad tymi ruchami. Dobrze się pani czuje? To zaczyna się robić trochę dziwne. Co? Gdzie ona poszła? Lexi? Halo? Już po wszystkim? Nie jesteś fanką tańca nowoczesnego, co? To zazwyczaj działa. W porządku, usiądę. Mam pomysł. Chcę, żebyś poznała mojego przyjaciela. To magiczny jednorożec. Mam większego jednorożca. Jest miękki i przytulny. Och, nawet zazdroszczę. Aha, już wiem. Co powiesz na tabliczkę czekolady? Nie tak pyszna jak moja. Żartujesz sobie ze mnie? Uwielbiam czekoladę. Wiedziałam, że powinnam była zostać weterynarzem. Spójrz na to, to pyszne cukierki. Musisz się bardziej postarać. Ja mam dużą pakę. No tak, powinnam była wiedzieć. To było do przewidzenia. Okej, poczekaj. Co jeszcze tu mam? Spójrz na to. Uroczy żelkowy miś. To faktycznie urocze. I maciupkie. Lepiej zobacz na to. No tak, pewnie. To dla mnie. Musisz się bardziej postarać, doktorku. Och, piękny motyl. Spójrz, jak leci. Siu, siu, jest taki kolorowy. Co? Co to jest? To jest to. Motyl. Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Idziesz ze mną. Przyłożę go do stetoskopu. Mam nadzieję, że to zadziała. Lexi, oto kolejny motyl i leci prosto w twoją stronę. Spójrz na niego. Wow, to niesamowite! Wylądował na mnie! Myślę, że cię lubi. Ale ekstra! Co za ulga! Muszę zapamiętać tę sztuczkę. Możesz to zatrzymać. Naprawdę? Wow! Moje biedne serce. Tylko spokojnie, wszystko jest w porządku. Czy jest na sali lekarz? Siu!
Musisz mi pomóc. Ach, skąd się tu wzięłaś? Mój kotek jest w złym stanie. Musisz mu pomóc. Możesz na mnie liczyć. Uratuj go, doktorze. Nie ma czasu do stracenia. Będę potrzebował całej mojej wiedzy medycznej. To najgorszy przypadek, jaki widziałem. Wykonam pierwsze nacięcie. Zrobię to spokojnie. Muszę pozostać skupiony. Przyjrzyjmy się temu, co tu mamy. Och, tak jak myślałem. Muszę to posprzątać. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Co jeszcze tu jest? Ten kotek musi zacząć przeżuwać swoje jedzenie. Wow, musiał być głodny. Niesamowite. Czekaj, jest tego więcej? O rany, to całkiem duża kanapka. Jest tam coś jeszcze? Fuj, włochaty pająk. Potrzebujesz zdrowej diety. Co powiesz na owoce i warzywa? I koniec z napojami gazowanymi. Od teraz spróbuj wody. Teraz będę potrzebował bandaża. Moja praca tutaj dobiegła końca. Kolejna udana operacja. Z kotkiem wszystko w porządku. Naprawdę? Dzięki, doktorze. Od tego w końcu jestem. Chodźmy stąd, kotku. Kolejny szczęśliwy pacjent. Apsiu! Apsiu! Och, tyle smarków. Wszystko w porządku, Julie? Rany? Niedobrze. Musimy cię dobrze przykryć. Tak trochę zimno. Naprawdę? Chwileczkę, mam jeszcze jeden koc. Brrr, je, drżę. Nie ruszaj się. Przyniosłam każdy koc, jaki mogłam znaleźć. To powinno pomóc. Potrzebujemy więcej warstw. Będzie ci miło i przytulnie. To już ostatni. Wciąż zimno. Brrr. Co? Naprawdę? Pokój. Cały pokój się trzęsie. To trzęsienie ziemi. Czekaj. To Julie. Nie mogę przestać się trząść. Weź, misia. Nie może mnie widzieć w takim stanie. Pamiętaj tylko nasze najlepsze chwile, misiu. Mam pomysł. Muszę działać szybko. Połóż się tu, misiu. Nadszedł czas na operację. Wiem, co robię, misiu. Zaufaj mi, jestem lekarzem. Jest taki miękki. Będę musiała usunąć całą tę watę. Jest tego tak wiele. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Teraz napełnię ten zbiornik gorącą wodą. To powinno załatwić sprawę. To rozgrzeje Julie. Umieszczę go wewnątrz misia. Idealne dopasowanie. Okej, teraz zakryję misia z powrotem. Myślę, że to już wszystko. Zabierzmy cię z powrotem do Julie. Ktoś by chciał się z tobą przywitać. Misiu chyba potrzebuje, by go przytulić. Jest mi ciepło. Jesteś najlepszy, misiu. Ach, to takie miłe. Cieszę się, że zadziałało. Co tak długo? Gdzie jest lekarz? Nie mam na to czasu. A właśnie. Czy umyłaś ręce? O, nie. A dlaczego? Co? Jak to tak można? Daj mi chwilę. Mam tutaj środek odkażający. Zabierz to ode mnie! Przestań się wygłupiać, Julie. Wyciągnij ręce. Okay. Wycisnę tylko odrobinę. Ha! Nabrałam cię! Jestem zombie, ble! Okej, a więc tak chcesz ze mną pogrywać. Zobacz, co mam. Kwa, kwa. Wow! Kaczka! Urocza, prawda? Nie. Och, ależ ona jest uparta. Trzymaj się ode mnie z daleka. Wracaj tu. Przestań się wygłupiać. Ach, znalazłaś mnie. Idę poszukać lekarza. No i dobrze. Uff, w końcu odeszła. Cześć, Julie. Przepraszam za spóźnienie. Czekaj, co to jest? Nie martw się, wszystko jest w porządku. Chciałam ci coś pokazać. Wrzucę pieprz do tej miski z wodą. Udajmy, że to paskudne bakterie i zarazki. Widzisz je? Tak, jest tego dużo. Co teraz? Teraz potrzebuję mydła. Wycisnę je na palec, a potem włożę palec do miski. Wow, to niesamowite! Bakterie i zarazki nie lubią mydła. Tak, dawaj, dawaj! To takie ekscytujące. Wow, udało mi się. Jestem niczym superbohaterka. Chcę to zrobić jeszcze raz. Będę potrzebowała więcej mydła. Zaraz, Julie? Hej, mamo, musisz to zobaczyć. Chyba się rozpłaczę ze wzruszenia. Jestem taka dumna. Och, przestań, mamo.
Wizyty w szpitalu mogą być stresujące, ale właśnie dlatego wymyśliliśmy dla Was te świetne sposoby, by były one nieco bardziej znośne. Który z nich spodobał Wam się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach pod filmem. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić. No dobrze, praktyka czyni mistrza. Spokojnie, spokojnie. Uff, to wcale nie jest takie łatwe. Do tego podzę się jak świnia. Nie przeszkadzam ci, może? Hej! Co? Przykro mi, jestem zajęta. Zajęta? Dobra. O nie! Skurcz pleców! Uff, ale boli! Ale nie mam czasu na odpoczynek. To jest niedorzeczne. Ale niewygodnie. Niech to. No dobrze. Dalej. Uch, już prawie. No, od razu lepiej. Uf, udało mi się. Soczyste. Kto tu tak mlaska? Udana operacja. Dziwny z niej lekarz. Ostrożnie, ostrożnie. Mam. Świetnie. Proszę o otarcie potu. Dziękuję. Znacznie lepiej. Prawie gotowe. Ależ moje barki są strasznie napięte. Pielęgniarko, barki proszę. Nieco lżej. Ach, od razu lepiej. Chyba za szybko to powiedziałam. Pielęgniarko, potrzebuję krzesła. No już. Świetnie. Na czym to ja skończyłam? Och, wychodzi, patrz. Jakie to urocze. Mam cię, maluszku. Otwórz szeroko buzię. Och, niedobrze. Widać tam tę dziurę? Nie tylko widać, ale i czuć. Poczekaj, to powinno pomóc. To potrwa tylko chwilkę. Zaraz pozbędziemy się tej próchnicy. O nie! Nie, doktorze, proszę! Zaufaj mi. Znikaj, brudzie. Nie dziwię się, że masz takie brzydkie zapachy z ust. Myślę, że to już wszystko. Pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia. Porządne szczotkowanie złotem. Zadbajmy o ten leśniący uśmiech. Misja wykonana. Wielkie dzięki. I... mama powiedziała, że możesz zatrzymać resztę. Dziękuję. O rany! Moje zęby wyglądają okropnie. Co za wstyd. Och, chwilunia. Niezłe te narzędzia. Przydadzą mi się. Cześć. A któż to jest taką piękną damą? Ja jestem. Pięknie to zadziałało. I miejmy nadzieję, że reszta planu też pójdzie jak z płatka. Żegnajcie, brzydkie zęby. O, no dalej wyłaź. Nareszcie! Zrobione! Od razu lepiej się czuję. No i wrócił mój piękny uśmiech. No dalej! Chodź tu! Ucho mnie strasznie boli. Tor wyścigowy może poczekać. Zajrzyjmy więc do środka. Niech no zerknę tam. No cóż, to jest interesujące. Nie dziwne, że tak bardzo boli. Ale wiem, jak temu zaradzić. Nie ruszaj się, dobrze? Zrozumiałem. Uff, co za ulga. Znowu mogę słyszeć. Wow, jaki słodziak. Dzięki. Cóż, takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Czy to na pewno bicie serca? Czekaj, tutaj jest serce. Hej! Cześć, jak się masz? Strasznie boli mnie ucho i całe pulsuje. Pozwól mi przyjrzeć się z bliska. Auć! Chwileczkę, już ci pomagam. Nie ruszaj się, muszę coś zrobić. Nawet do mnie nie podchodź z tym. A czy mogę zobaczyć twój telefon? Super, halo? Dzięki. No to lecimy. Zobaczmy tutaj. Jest tam sporo woskowiny. Wow, to mi się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Ale nie martw się. Będzie jak nowe w mgnieniu oka. Widzisz? Oto jest. Z powrotem na swoim miejscu. Słyszysz mnie? Odbiło ci? Wielkie dzięki.
A zapłata? Jeszcze zabierasz mi krzesło? Ja to ale mam pecha do pacjentów. Mam dziś wenę. Jakiś liczny kwiatek. Co ona robi? Wezmę to. Hej, to moja praca. Już po niej. Hej, to niemiłe. Czemu to zrobiłeś? Ojej, jaka beksa. Tak bardzo się starałam. Co za łobuz. Tworzyłam coś pięknego. A on to zniszczył. Co to? Metamorfoza? Muszę zadzwonić. Halo? Otrzymałam wiadomość. I co teraz? Siema. Au, puszczaj. To będzie trudne wyzwanie. Super. Nie ma czasu do stracenia. Witaj w moim salonie. Od czego zacząć? Zapomniałabym. Oto moje kosmetyki. Trzymam tu swoje skarby. Wszystkie się przydadzą. Czy to komplement? Co ona planuje? To niespodzianka. Z kim rozmawiasz? Zresztą nieważne. Zaczynajmy. O, twoja twarz. O co ci chodzi? Jem słodycze. O, mam atak trądziku. Muszę się przyjrzeć. Jak to wygląda? Bądź szczera. Beznadziejny przypadek. Chodź ze mną. Wow, co się dzieje? Wezmę się do dzieła. Nie ruszaj się. Spokojnie. To za mały pędzel. Ten będzie lepszy. Dobrze, spójrz. Co? To jakiś żart? Wciąż widać pryszcze. Poczekaj chwilę. Co teraz? Muszę coś znaleźć. To nic nie da. Kurczę. Wow. O to chodziło. Wow, to ci pomoże. Masz szczęście. Załóż to. Wow, jak ładnie błyszczy. Spróbuję. Ojej, to razi. Ach, już lepiej. Jestem genialna. To na pewno zadziała? Przekonamy się. Zdejmę złoto. Oto chwila prawdy. No i co? Nadal mam pryszcze? Nie do wiary. Jeszcze jedno. Muszę coś wybrać. Coś wyjątkowego. Mam piękną skórę. Jest idealna. Czego szukasz? To jest nudne. Precz. Hej, ostrożnie. Przestań. Fu, okropne. Utknęłam. Wow, zobacz. Świetna sukienka. Bardzo kolorowa. Gdzie ona jest? Tu, pod spodem. Nie strasz mnie. Nie mamy czasu. Załóż to. Wow, jak to zrobiłaś? Jaka piękna. Cudowna. Czuję się olśniewająco. Nie przesadzaj. Serio? Zmienię ci fryzurę. To niepotrzebne. Ojej, niedobrze. Wyglądam koszmarnie. To może potrwać. Trzymaj kciuki. Auć, to boli. Wiesz, co to odżywka? Nie poddam się. Au, aj. Wytrzymaj. To wystarczy. Zniszczyłam grzebień. Zaczynam tego żałować. Przynajmniej ładnie wyglądam. Coś tu nie gra. Aha, wiem. Przyłożę tatuaż do włosów. Będzie ślicznie. Przynajmniej mam nadzieję. Teraz woda? Popryskam. Odkleję karton. Wow, popatrz. Ładniej niż sądziłam. To ci się spodoba. Jeszcze kilka? Gotowe? To jak wizyta w salonie. Wow, robi wrażenie. Świetnie. Oj, zdejmij okulary. Przypudruję cię. To jak tworzenie dzieła sztuki. Nie, niedobrze. To może być lepiej. Wow, super. Wyglądam jak modelka. Jak ci się odwdzięczę? Czuję się fantastycznie. Jesteś jak wróżka chrzestna. Dziękuję ci. Skończyło się miejsce na kartkach. Zaraz, zużyłam już wszystkie? O nie, nie mam na czym rysować, mamo! Co się stało, kochanie? Zabrakło mi kartek. Nie martw się.
Popatrz. Wyprasuję papier żelazkiem i wszystko znika. O, czary! Znów mogę rysować. Dzięki, mamo. Nie ma sprawy, córeczko. Proszę, narysuj coś ładnego. Spójrz na moją lalkę, mamo. Aha, bardzo ładna. Ale nuda. Teraz pobawię się misiem. Jego też mam dość. Brum, brum. Chcę coś nowego. Coś się dzieje. Mamusia nie lubi hałasu. Nie da się ciebie jakoś wyłączyć? Dobrze, weź kluczyki. No już, śmiało. Wiedziałam, że się uda. To będzie świetna zabawa. Wow! Jaki lśniący! I cały mój! Nie mam nawet prawa jazdy. Zapnijcie pasy, będziemy gnać. Bezpieczeństwo. Ruszajmy. Wrum! Wow, jestem świetnym kierowcą. Bip, bip, z drogi śledzie, bip, bip. Wow. Cześć, spójrz na moje auto. Jest wspaniałe. Wszystko w porządku? A, no tak. Rozumiem. Bardzo luksusowe auto. Chciałabym takie mieć. I co ja mam teraz zrobić? O, co to jest? Samochodzik? To mój szczęśliwy dzień. Dam go mojej Eni. Ale gdzie ma się nim bawić? Chyba mam pomysł. Połóżcie białą koszulkę na blacie. Narysujcie krzywą linię czarnym mazakiem. I tak przez całą długość koszulki. Dorysujcie drugą linię, to będzie droga. Teraz pasy drogowe. Jak skończycie, to pokolorujcie drogę. Ale nie zamalujcie białych pasów. Jak skończycie, powinno wyglądać tak. Pora włączyć silniki. Hej, Eni, mam coś dla ciebie. To nie wszystko. Wow, droga! To jest świetne! Brum, brum! Zupełnie jak masaż. Super zabawa, mamo. Mam najszybsze autko na świecie. Zobacz. A? Ups. Nic nie szkodzi. Trochę plecy mnie bolą. Ehem. Co za poniżenie. Ups. To już rano? Pobudka, panienko. Przepraszam za kwiatki. Nieważne. Co panienka włoży? Nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Dobrze, panienko. Te są ładne. Nie. Jakie lśniące. Nie, są brzydkie. Może coś prostego? Nie. Muszę zmienić pracę. Już do panienki biegnę. Wow! To będzie bolało. To są wszystkie ubrania panienki. Nie! Serio? Chwilę. Może wykorzystamy te gogle? Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Nie chce mi się grać. Proszę założyć. Kto wyłączył światło? Chwileczkę. Elegancka. Nareszcie. Nie chcę tego. Też mi zdziwienie. O, jakie fajne. Jak teraz wyglądam? Pięknie. Dzięki, możesz odejść. Wracam do spania. Co? To jakieś żarty? Nie cierpię tego koguta. Nie wyspałam się. Lepiej już wstanę. Co to za smród? Okropny. Oj, to ja. Co mogę dziś włożyć? To wszystko? Mam tylko jedną koszulkę? I to dziurawą w dodatku. Muszę się w coś ubrać. Nie mam innego wyjścia. To nie fair. Chciałabym mieć więcej ubrań. A to co? Hej, zapomniałam o tym. Może dzięki temu stworzę nowy strój. To by było ekstra. Bardzo ładna. A może coś luźnego? Co jeszcze? Lubię czerwień. Szkoda, że nie mam takich ubrań.
Tylko tę starą koszulkę. Ale to świetna zabawa! Wow! Wow, mamo, spójrz tam! O co chodzi? Mniam, jaki dobry sok! Oj, wypiłam. Muszę iść po następne. Chodźmy, mamo. Dobrze, ale na chwilę. Miło usiąść i się odprężyć. Ten kartonik jest całkiem pusty. Miałam na niego ochotę. Nie przejmuj się, może coś wymyślę. Mam trochę wody. Woda jest nudna. No dobrze. Już wiem. Mam syrop truskawkowy. Doleję go do wody. Oby nie zauważyła. Tyle wystarczy. Mamo, co ty tam robisz? Chcę sok. Staram się. Życie jest okrutne. Zaraz. Chyba wiem, co zrobić. Wykorzystam ten kartonik. Przetnę go na pół i włożę wodę do środka. Eni się nie zorientuje. Oj tam, może być. Eni, to dla ciebie. Serio? Jaki dobry. Dzięki, mamo. Nie ma za co. Fajnie mieć własny basen. Patrzcie, jak pływam. Strasznie się zmęczyłam. Muszę się oszczędzać. Ale ciepło. Muszę się ochłodzić. Proszę bardzo, panienko. To jakiś żart? Co to ma być? To woda. Wujku, mamy problem. Chcę coś orzeźwiającego. Robi się. Nie. Betty zasługuje na najlepsze, najświeższe soki. Jak można podawać jej wodę? Spokojnie, Betty. To niedorzeczne. Proszę, panienko. Co tak długo? Naskarżę mamie. Okropna obsługa. To jest mój dom. Wow, jaki wielki. Wiem, siadaj. Wow, ile masz zabawek. I mnóstwo pieniędzy. A ty co masz? Nie zrobi na tobie wrażenia. To wszystko? Tak, to moja małpka. Rety. Ile tu torebek? Ale masz szczęście. Są przepiękne. Wow. Wiem, codziennie dostaję nową. Muszę się przyjrzeć. Nigdy nie widziałam tyle na raz. Jakie one ładne. O, ta jest świetna. Co ty tam robisz? Przepraszam. Oddaj to. Była bardzo droga. Wybrudziła ją paluchami. Ja mam tylko plastikowy worek. Nie mam nic ładnego. O, a co jest w tym pudełku? Dokąd się wybierasz? Ile świetnych rzeczy. To tylko śmieci. Wykorzystam to pudło. Daj mi chwilę. Spójrz na mój plecak. O, przepiękny. Skąd go masz? Też taki chcę. Weź sobie. Ore, ty to jest wspaniałe. Nowy ulubiony plecak. Dziękuję bardzo. Może się zamienimy? Wiedziałam, że tak będzie. Chyba tak trzeba. Ale nie jestem zachwycona. Proszę, weź sobie to. Naprawdę? Jest twoja. A ja zatrzymam to. Nie mieści się na półce. Zmieniłam zdanie. Annie? Przed chwilą tu była. Wow, co za miejsce. Czuję się wspaniale. A to co? Piękne drzwi. Wow. Nie dasz rady. Tak? Nie prześcigniesz mnie. Nogi mam małe, ale bardzo szybkie. Nie ma mowy.
Spadaj! Zostaw mnie! To ty mnie zostaw! Aaaa! I co teraz? Ale kicha. Dzień dobry, Mio. Aha. No, dziś sprawdzian z matmy. Nic nie umiem. Ale nie szkodzi. Serio? Poczekam chwilę. Panienko? Juhu! A to kto? Aaaa! Pomocy! Oddawaj to! Proszę, weź to! O nie! Oj! Auć! O nie! Porywa mnie! Dobra, dość! Kurczę! Daj mi kapelusz! Przyda się na plaży! Przyniosłeś kostium? Dzięki! To na napój! Który tu mam? No, proszę! Na zdrowie! Pycha! Pa! Poczekaj! Przygotowałam ściągawki! Muszę to zapisać! Cześć, mamo! Nie przeszkadzaj sobie! Straszny tu bałagan! A to co za bzdury? Nigdy tego nie widziałam! Jakie małe pismo! No cóż! Po co nam te świstki? Mamo, co robisz? Nie rozczytam tego. Ubrudziło się. Nie do wiary. Ojej, wiem co zrobić. Zostało parę minut. Kończycie? Dzień dobry. Aha. Ja tu tylko sprzątam. Hej, ostrożnie. Chcesz coś? Co? Mama? No ba. Dobra, pochyl się. No, świetnie. Stój spokojnie. Zdam to na piątkę. Piąte zadanie. Ile tu śmieci. Nikt tu nie sprząta? Super woźna na ratunek. Zrobię porządek w trymiga. Czekaj. Mam! Co się dzieje? Nie ruszaj się! O nie, nie ma mowy! Co? Ja... Nie muszę sprawdzać. Daję wam jedynkę. Starałam się. Totalna porażka. Bieda jest do kitu. To najnudniejszy weekend wszechczasów. Kto wyrzucił karton? Chyba mi się przyda. I co? To dobre miejsce. Wystarczy to rozłożyć. Dobra, co teraz? Aha, nie wychodzę z domu bez mojego nożyka. Na szczęście jest ostry. I co teraz? No właśnie, wytnę tę część. Teraz mogę ustawić karton. O tak. Zmieszczę się w środku. Ale słońce mi przeszkadza. Na szczęście mam też dach. I taśmę. Oby dała radę. Użyję rozmaitych kolorów. Tu też. Widzicie ten wzór? Gotowe. Mój własny mały domek. Czyż nie jest uroczy? I co? Co? O nie, tylko nie deszcz. Błagam. Biednemu wiatr w oczy. Ewa? Ewa? Ewa! Biegnę. Uratuję cię. Jeszcze chwila. Już. Proszę bardzo. Wow, dzięki mamo. Strasznie zimno. Jeszcze chwila. Scrollowanie mnie męczy. No cóż, poczytam jak za dawnych lat. Hej, źle to trzymam? Sama nie wiem. Poddaję się. Halo?
Proszę bardzo. Dwa z trzech. O, wygrałeś. Aha, wiem. O, szybka jesteś. A masz. Ups. Hej, zaraz się zemszczę. Zaraz, sprawdzę co tam na Insta. Dobra, mam tego dość. Moja muszka. Nieładnie. To jeszcze nie koniec. Jakie fikuśne gadki. Okej, to dobra zabawa. A może nie? Ale duszno. Ochłodzi mnie deszczyk. Kiedy ostatnio jadłam? Lokaj? Ojej. Tak? Czy nie? Nie, pa. Panienko? A to co? Jajka na twardo? Aha. Nie ma mowy. Jest za gorąco. W porządku. No tak, wiem. Zaraz. Ale tu dziś chłodno. Co to za dźwięk? A? Nie zjedz mnie! O, nara! To prosto z gniazda. Tam. Jak sobie życzysz. Piękna rzecz, prawda? No raczej. Dobra. Superancko. Nieważne. Co jest w środku? No nie. Ale świetnie. Moja ulubiona czekolada. I jajko, które lubię. Nic mu nie jest. Mamo, strasznie burczy mi w brzuchu. Niech pomyślę. Poczekaj chwilę. Mam świeże jajka. Jakie apetyczne. To prawda. Mamo, nie, nie! Jajko! Ale leci! Złapię je! Złapałam! Prawie miałam zawał. Widziałaś to? Nic mu się nie stało. Hej, wiem! Za lekko się ubrałam. Ale ziąb. O, a co z jajkiem? O kurczę. Jesteś lodowata. Uratowałam jajko. Zamrożone się nie potłucze. Można je łatwo obrać. Widzisz? Nie cieknie. Na twardo, ale surowe. Pokrój je ostrym nożem. Uwaga na palce. A teraz ułóż na patelni. O tak. Spokojnie, nie będą surowe. Podgrzeję je na małym ogniu. Ścinają się. Jak kilka mini jajek. Gotowe. Dobra. Dasz mi trochę? Co bym bez ciebie zrobiła? Dzięki, mamo. Cześć. O, błyskotki. Proszę bardzo. Sorki. Miłego wieczoru. Hej, ja też? O, to niesprawiedliwe. To niemodne. Hej, skąd masz takie ciuchy? Fuj. Trochę mi cię szkoda. Ale wiem, jak ci pomóc. Widzisz to? To? Przygotuj się na szok. Zwiążę w paru miejscach. Oto sukienka. Wow, piękna. Ale śmierdzisz jak śmietnik. Uwielbiam te perfumy. Spróbujmy jeszcze raz. Mogę ją zaprosić? Mam sukienkę. Dobrze, zapraszam. Miłej zabawy. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Plastik to modny materiał. Czuję się jak milionerka. Co my tu mamy? Jest! Nawet świeże. Dziś będzie wyżera. Parę drobnych. Może jabłko? Miłego.
Jaka szczodra duszyczka! Ta babeczka zadycha jest obłędna! Co się tak gapisz? Głodnaś, co? Proszę! Mam cię! Miałabym ją na ciebie zmarnować? Frajerka! Ach, żebractwo! Dość tego! Już ja ją nauczę manier! Bogacz włachy! Biedy kres! Co? Co się dzieje? To najgorszy dzień w moim życiu! Mów za siebie! Moja praca skończona! Żegnam! Strasznie się nudzę! Mogłabym co zjeść! Kelner? Halo? No gdzie on jest? Och, trzeba sobie radzić! Czy to lodówka? Ale ja mam szczęście! Stuk puk! Nie zjem tego! Kto normalny trzyma to w lodówce? Praktycznie zgniło! Mogłabym ugryźć! Odchodzę od zmysłów! Ach. Okej! Gdzie je wcięło? Ukradła moje śmieci! Dobrze, że trochę ich tu jest. Och, daj mi coś do jedzenia. Ja tu z głodu zdycham. Tak, dalej nic. Może jak się naprawdę skupię. Ha! Nie, jednak nie. Tak tylko patrzę. Nie mam wyjścia. Zwykle polewam nim hot dogi, ale teraz to napój i to ciepły w dodatku. Nie, nie otwieraj! Co dobrego tu mamy? Jesteś mój! Tak! A! Co tu się dzieje? Ciągle dzwoni? O matko! To dla mnie? Zacznę się przyzwyczajać. Lubię jabłka. Jak wygląda? Muszę ogarnąć stopy. Jakieś zapasowe skarpetki? Podobno potrzebujesz butów. Masz, weź se. Dzięki, śmieciowy człowieku. Może coś czystszego? Mysz! Lepsze to niż nic. Ile brudu? Przykleił się czy jak? Jeszcze sama się pobrudzę. Tak! Moje wybawienie! Zmywacz do paznokci zmyje te plamy. Wylewamy na wacik i wcieramy w brudną powierzchnię. Dawaj, dawaj! Prawie gotowe! Normalnie jak nowe! I urocze! Tada! Ach. Wyczyścisz też moje? Radź sobie sam! Ach. Nawet się wyspałam! Nie! Proszę, tylko nie kupsko! Czemu to mnie spotyka? Ej! A podobno gorzej być nie mogło. To niehigieniczne. Co my tu mamy? Wyczuwam coś smacznego. Ej! To było moje! Durne ptaszysko! Odpłacę się pięknym za nadobne. Nie ma to jak skrzydełeczka? To już rano? Strasznie jasny ten pokój. O! To moje śniadanie? Dzięki, padam z głodu. O, panienka lubi chustki.
Chyba apetyt dopisuje. Ale spróbujmy w ten sposób. Ale wstyd! Dzięki! Wygląda przesmakowicie! Jakie to słodkie! Panienki widzę! Chyba panience smakowało. Co zrobić? Kichy marsza grały. No dobrze, kochanie. Oto twoje przybory szkolne. Miłego dnia w szkole. Bądź grzeczna. Będę. Moja siatka się zerwała. Wszystko spadło na podłogę. O nie, kochanie. Spokojnie. Nie martw się. Naprawię to. Spójrzmy. Na pewno mogę coś stąd wykorzystać. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak. Wow, ale super. Dobra, idę do szkoły. Do zobaczenia później. Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie. Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Nareszcie po wszystkim. Mamo, mamo, zobacz! W szkole będzie impreza! Ojej, szykuje się świetna zabawa! Ale mamo, muszę mieć jakiś strój, prawda? Oczywiście, na pewno mamy coś, co możemy wykorzystać. Spójrzmy, co to? Coś niebieskiego. Wygląda jak stara koszula. Przymierz? Okej, przynajmniej na mnie pasuje. Zawsze coś. Ale jest cała pokryta pajęczynami. Poczekaj! Podkurzacz sobie z nimi poradzi. Okej, sprawdza się świetnie. A teraz się odwróć, oczyszczę tył. Jeszcze troszkę. Wyłącz to! Hej, momencik! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Mam tu gumkę, spróbujmy. Och, już rozumiem. Nałożę gumkę na rurę od odkurzacza. A teraz zrobię jej fryzurę. Można od razu nałożyć gumkę. Idealnie. To najprostszy sposób na zrobienie kitek. O tak! Jestem już gotowa na imprezkę. Dzięki za pomoc, mamo. Jesteś najlepsza. Baw się dobrze. Och, czekaj. Zapomniałaś zaproszenia. Hej, kochani. Przyszłam na imprezę. Huh? Eni ma kucyki? I Betty też? Nawet Liam je sobie zrobił. Nie mogę być taka jak oni. To ja wyznaczam trendy. Hej, jesteś moją stylistką, więc zrób mi inną fryzurę. Okej, zaraz przyjadę na imprezę. Dobrze, że jesteś. Wszyscy mają kitki. Och, wow, masz rację. Musisz się wyróżniać. Ale nie martw się, mam na to rozwiązanie. Wydzielę tutaj część włosów. Jeszcze kilka razy. A teraz po drugiej stronie. Super, już wyglądasz pięknie. Ale jeszcze nie skończyłam. Czas na błyskotki. Dodam tutaj parę świecidełek. Doskonale! Teraz mogę oficjalnie dołączyć do imprezy. O, nie wierzę. Spójrzcie na Emmę. Wygląda bosko. Liam, mówię serio. Patrz na nią. O, stylizacja Emmy jest niesamowita. Też bym taką chciała. Mam tutaj cukierki. Trochę go poliżę i... Spadł. Kurczę, to chyba nie dla mnie. Ha, gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już, problem zniknął. Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super. Następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe. Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę.
co za niesforna myszka? Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy. Nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O matko, to sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze, też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już, koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy. Miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Stolateni? A to co? Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Jee! Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna. Świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow! Zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny! Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym? To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne. Nie takie chciałam. Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce. Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. To nie będzie ani trochę bolało. Teraz się nie ruszaj. Mam! Tego jest całe mnóstwo. Pozbędę się ich wszystkich. Nie martw się. Uch, one są wszędzie. Popatrz tylko na to świństwo. Dobra, ściągnę z ciebie całe to paskudztwo. Prawie. Tak, teraz jest lepiej. Zostanę najlepszym lekarzem. Teraz zapłać. Mam nadzieję, że jestem następna. Lepiej tego nie dotykać. Ech, to już godzina. No cóż... Już 7? Uff, ciężki to był dzień. Pora do domku. A ona od kiedy tu tak siedzi? Hej, czy wszystko w porządku? Jest tam kto? To nie wygląda za dobrze. Ojej! I co tu poradzić? Może
zasysanie rozwiąże problem? Och tak, to cudeńko powinno pomóc. Pożegnaj się z tą naroślą. Zadziałało jak marzenie. Od razu lepiej. Proszę. Kolejny udany dzień. Pyszne. W końcu. Jestem chory już od kilku dni. Jakieś choróbsko chyba szaleje. Posłucham cię. Zatoki brzmią, jakby były zapchane. Wszystko jest tam zablokowane. Otwórz szeroko. Ojejku, najwyraźniej potrzebujesz lekarstwa. Teraz nie ruszaj się. Zastrzyk! Nie ma mowy! Nie? W porządku. To może to? Nie! Nie? Okej. W takim razie tabletki. Świetnie. Do dna! Tfu! Fuj, okropne! Serio? Skoro tak mówisz? Ale czekaj. Myślę, że mam pomysł. Ta żelka poda ci twoje lekarstwo. To będzie niczym słodziutka tabletka. No, idealnie. To powinno załatwić sprawę. Żelka? To rozumiem. Od razu czuję się lepiej. Łap. Jeszcze. Panie doktorze? Zapraszam. Jak mogę pomóc? O! Brzmi okropnie, co nie? Czuję się taka rozpalona. To brzmi jak okropne choróbsko. Osłucham cię dobrze. Zaraz dotrzemy do sedna tej sprawy. A wsiu! O! To bolało? Przepraszam. Doktorze? Już skończyłaś? Weź to. Każdego dnia, co? A wsiu! No dobrze, niech będzie. Ło, te zdjęcia są niesamowite. O kurcze, popatrz tylko na te. Do licha! Moja stopa! Pomocy! Co ja narobiłem? Czy to złamanie otwarte? Potrzebuję lekarza! Szybko się zjawiłaś! Mój palec u nogi! Spokojnie, zobaczmy. Wiem, zaraz to opatrzę. Tylko się nie wierzgaj. To utrzyma twój palec w jednym miejscu. Staraj się na niego nie stawać, dobrze? Wow, ale ekstra! Proszę, moja praca zrobiona. To ci dopiero opatrunek! Hurra! Wystarczy czytania. Au! Co do? Kto zostawił tutaj klocki Lego? Ach! Leci mi krew? To nie wygląda dobrze. Będę miała bliznę. Ojej. Halo? Pomóż mi, proszę. Już jestem, już jestem. Mam tu ze sobą przybory. Do wesela się zagoi. Ups. Nie została ani kropla. Przykro mi. Serio? No wybacz. Może zaraz coś wymyślę. O tak. Wszystko pod kontrolą. Jesteś pewien? Masz ochotę na stópkową kanapkę? Wierz mi, jest tego warta. Postaraj się nie ruszać. To jest takie dziwne. No dobrze. Wszystko gotowe. Tada! Nieźle, prawda? No i fajrant. Moja stopa! Au, au, au! To naprawdę boli! Dzień dobry. Przyszłam w odwiedziny. Oj, źle to wygląda. Przykro mi, że musisz tak cierpieć. Dziękuję. Strasznie źle to znoszę. Nie wiedziałam, że kuchenka była włączona. A teraz muszę nosić te bandaże, dopóki się nie zagoi. Boli, jak dotykam. Dobrze, idź do kolegi. Hej, przyszłam cię pocieszyć. A tobie co się stało? Fajne, co?
Zatańczyć dla ciebie? Przestań. Haha! Czytam ci w myślach. Patrz, co teraz zrobię. Małe ciach-ciach. Tada! Przemyciłam miseczki ze słodyczami. Jesteś niesamowita. No raczej. Wiedziałam, że pewnie za nimi tęsknisz. Proszę. Super. Fajna z ciebie koleżanka. O, chyba nic z tego. I co tu robić? Muszę je jakoś ukryć. I cichutko przemknę niezauważona. Muhaha! O matko, ale ona jest straszna. Kurka, upuściłam butelkę. Co ty wyprawiasz? Nie możesz tego wnieść. Widzisz to? Muszę cię stąd wyprosić. I co tu robić? Zaraz. Strzykawka. Genialne. Dobra, przemycimy ten napój do szpitala. Wystarczy wypełnić nim strzykawkę. O tak, do pełna. Tyle powinno wystarczyć. Och, stój! Co robisz? Niosę lekarstwa pacjentom. Okej. Możesz iść. Uff, udało się. Że co? Znów jakieś leki? Nie! Myśli, że jestem pielęgniarką. Psst, hej! To ja! O, nie wierzę, że ci się udało. Nie wydaj nas. Przyniosłam ci coś. Po co mi te lekarstwa? To nie lekarstwa. Zobacz. Rozumiem. Zdrówko. Ach, co za orzeźwienie. Trutu, z drogi. Lubię podróżować z klasą. To jedyny sposób. Hurra! Czas na lekcję. Zablokuję hulajnogę. Ostrożności nigdy za wiele. Zaraz, co to jest? Jazda, jazda. Ale czas. Co ty na to? Fajny? Poczekaj sekundę. Udało się. Stój, stój! Nie panuję nad nim. Koniec ze mną. O, mały włos. Już po wszystkim? Oszalałaś? Mogłaś mnie ranić. Jesteś irytująca. Ups, kierownica. Wezmę ją ze sobą. Sialala. Super piosenka. Ale za chwilę lekcja. Co się stało? Siema, sąsiadko. Jak się masz? Dobrze. Czemu się do mnie odzywa? Mam słuchawki. Fajne, co nie? Nie widziałaś tego. Z przewodem? Wow. Nieważne. Działają. I co? Spójrz na to. Najnowszy model. Zazdrosna? Nie, nie bardzo. No, może trochę. Hej, co jest w tym koszu? Kawałek kartonu. Coś wymyśliłam. Zrobię z nim parę rzeczy. Co ona wyprawia? Niemożliwe. Mam klawiaturę. Jeszcze tylko ekran? Może być wydruk. Mój własny laptop. Kto jest teraz zazdrosny? Co za żenada. Zapomniałaś? To istotna różnica. Aha, już wiem. Też mam jabłko. Położę na kartonie i przykleję taśmą. Nie chcę, żeby odpadło. To wystarczy. Widziałaś? Serio to zrobiłaś? To komiczne. Co z tego? Mnie się podoba. To najważniejsze. Ledwo żyję. Muszę ochłonąć. Lokaj. Złoty wiatrak, madam. Włączę. Odrobina chłodu dla pani. O, jak miło. O, ja też chcę. Wykorzystam karton. Od razu lepiej. Wachlujesz się? Ja nie pracuję fizycznie. A więc to tak. Ja ci pokażę. Masz rację. To przyjemne. Ukradłeś moją bryzę? To moje. Cudownie. Co? Nie rób tak. Ja chcę. Przestań to robić. W tę stronę. Nigdy. Co tam, dzieci? O, kręci mi się w głowie. Dość. To jej wina. Co?
Mam jedno rozwiązanie. Nie patrzę. Już można? Co ona robi? Coś wam pokażę. Patrzcie. Nakryję wiatrak kombinezonem. Każda ma nogawkę. Nic nie kumam. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Poczekajcie. Włączę wiatrak. Widzicie? Wow, niesamowite. Ale przyjemnie. Miejmy to z głowy. Zaplanowałam zakupy. Muszę coś przekąsić. Mam pyszne brownie. Czekoladowy przysmak. Pyszne. Pomogło mi. Wykorzystam papier. Dobra. Wyjmę kredki. Chwileczkę. Nie użyję ich. O rety. Jaka mała. To absurd. I co teraz? To twoja kredka? Co za żenada. Ja mam kredki z Paryża. Wow. Pożyczysz mi jedną? Chcesz moją kredkę? Nie ma mowy. Oh, ale podła. Tak bywa. Skończyło się. Zaraz. Mam pewien pomysł. Wezmę to. Lubię ten napój. Nic nie zostało? Co to za hałas? Co ja widzę? Biorę się do pracy. Położę tu słomkę, włożę kredkę z jednej strony i drugą z drugiej. Idealnie. Kredka jest jak nowa. Wypróbuję ją. Działa. To jakiś żart? Wstydziłabym się tego. Którą kredką rysować? Tą. Mamy sprawdzian. Nie używajcie komórek. Chwilę. Ani kroku dalej. Obyś nie miała telefonu. Co? To na serio? Zaraz wrócę. Co to było? Dziwaczne. Nie oddam jej telefonu. Co mam zrobić? Myśl. Co to? Pudełko kredek. Już wiem. Jestem genialna. Powyjmuję kredki. Zrobię miejsce na komórkę. Wyjmę kredki ze środka. To wystarczy. Teraz wezmę nóż. Zrobię nacięcie. Musi być wielkości telefonu. To klapka. Dobrze wygląda. Włożę tu komórkę. I zamknę klapkę. Nikt się nie dowie. Dobrze, idę. To znów ja. Czy mogę wejść? Zobaczymy. Przeszukam cię. Czy to konieczne? Nic nie mam, serio. Nic. To jakiś podstęp, co? Nie odważyłabym się. Pani jest surowa. Dobrze, możesz wejść. Wiedziałam, że się uda. Następny. Świetnie. Chyba nikt nie patrzy. Wyjmę telefon. Mam wszystkie odpowiedzi. Na pewno dostanę szóstkę. Muszę zachowywać się naturalnie. A to co? Jakieś żarty? Mogę wejść? Bez telefonu. Okay. Dobrze, proszę, nie mam czasu. Łatwo poszło. Głupia zasada. Na szczęście mam drugi. Tamten miał 3 miesiące. Pora wymienić sprzęt. Ten jest znacznie lepszy. Dobrze się stało. Pora na zakupy. Ćwiczymy. Aż do bólu. Ojejku, musimy... Stój, pora się spocić. Nie lubię. Rozwijaj mięśnie. Nie chcę. Mam pomysł. Może to cię zmotywuje. Czekolada? To działa. Nie przestawaj. Puść. Czekaj. Smaczne. Przepraszam bardzo. Mam tego dość. Zmieńmy podejście. To da radę? Co ona robi? Jak myślisz? Patrz jak ślicznie. Chcę tam pojechać. Naprzód. Chcę plażową figurę. Udało się. Zaraz wrócę. Biegnę dalej. To zabawne. Gotowa do biegu? To świetna zabawa. Nie sądzę. Mam lepsze zajęcia. Selfie. Chodź, spodoba ci się. Nie będę mieć spokoju. Gdzie te handle?
Ohydne. Mam z nimi ćwiczyć? O, rety. Obrzydliwe. Nie dotknę ich. Halo? Potrzebuję pomocy. Teraz czekam. Pokaż je. Okej. Znacznie lepiej. Chcę ładnie wyglądać na WF-ie. Tak. O to chodzi. To urocze. To jakiś żart? Hej, dość, bo zacznę gwizdać. Ojej, tylko nie to. Dobrze, pobiegajmy w miejscu. Już. Nie, ja nie biegam. Już wiem. Widzisz, co mam? Załóż to. Co się dzieje? Co to? Daj mi chwileczkę. I włącz. O, to wszystko zmienia. Jakie złote piaski. Wiedziałam, że to polubisz. Zadanie skończone. Juhu, nic mnie nie zatrzyma. Stój, nie! Auć, to jednak zły pomysł. Pójdę sobie. Och, nie chce mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień. Wow, śniadanie w łóżku. Jak miło. Resztki wczorajszej kawy. Która bluzka ma mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O! Co jest? Wpadasz na ludzi na korytarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mulu ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki. No oddawaj, ty paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem. Au! Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co by tu? Kapeć. Ha, trafiłam. Chyba tylko ją rozjuszyłam. A, trzymaj się ode mnie z daleka, ty zakurzony paszkwilu. Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam tak bez przerwy biegać w kółko? Poczekaj. Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek? Nie? Okej, to był kiepski pomysł. Wreszcie przestała mnie gonić. Całe szczęście. Ale wciąż ma moją bluzkę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę. Już wiem. Tak jest. Papier, nożyczki i genialny pomysł. Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier. W miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięć i gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna? Niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia. Nie wspominając o dodatkach. Och, to prawdziwy koszmar. A te buty? Beznadzieja. Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł. Ktoś dzwoni? Słucham.
Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzieżeż ona jest? Ile można lecieć z Paryża? Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego. I to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował. Chyba, że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe! Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. To dla ciebie. Zasłużyłaś. Dotarłam już na przyjęcie. Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć. Ocuń się, musimy się temu przyjrzeć. Sama ją zrobiłam. No i ja na to. Tatusiu, kup ten jacht. Jakie piękne buty. I ten kolor. Spójrz. Tak, faktycznie śliczne. Są niesamowite. Muszę takie mieć. Proszę pani. Już myślałam, że się nie doczekam. Wow, są cudowne. I do tego bardzo stylowe. No, też bym chciała mieć ładne buty. Te noszę już od 2 lat. Szkoda, że nie stać mnie na szpilki. Patrz, jakie etui! Czy to kryształy? To mi się należy. I gotowe. Niewiarygodne. Widziałaś kiedyś coś równie cudownego? To mój ulubiony kolor. Każdy może sobie pomarzyć. Pomarzyć? Dla mnie to rzeczywistość. Tadam! Jedwabiste! Jestem wykończona. Wow. Pa! Oh, spójrz na ten wspaniały plecak. Jaki śliczny. A mi na pewno przydałby się nowy. Mam coś przy sobie? Jest tam kto... To żałosne. Jestem spłukana. No dobrze, kochanie. Oto twoje przybory szkolne. Miłego dnia w szkole. Bądź grzeczna. Będę. O, moja siatka się zerwała. Wszystko spadło na podłogę. O nie, kochanie. Spokojnie. Nie martw się. Naprawię to. Spójrzmy. Na pewno mogę coś stąd wykorzystać. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak. Wow, ale super. Dobra, idę do szkoły. Do zobaczenia później. Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie. Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Uff, nareszcie po wszystkim. Mamo, mamo, zobacz! W szkole będzie impreza! Ojej, szykuje się świetna zabawa! Ale mamo, muszę mieć jakiś strój, prawda? Oczywiście, na pewno mamy coś, co możemy wykorzystać. Spójrzmy, co to? Coś niebieskiego. Wygląda jak stara koszula. Przymierz? Okej, przynajmniej na mnie pasuje. Zawsze coś. Ale jest cała pokryta pajęczynami. Poczekaj! Odkurzacz sobie z nimi poradzi. Okej, sprawdza się świetnie. A teraz się odwróć, oczyszczę tył. Jeszcze troszkę. Au! Wyłącz to! Hej, momencik! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Mam tu gumkę, spróbujmy. Och, już rozumiem. Nałożę gumkę na rurę od odkurzacza. A teraz zrobię jej fryzurę. Można od razu nałożyć gumkę. Idealnie. To najprostszy sposób na zrobienie kitek. O tak! Jestem już gotowa na imprezkę. Dzięki za pomoc, mamo. Jesteś najlepsza. Baw się dobrze. Och, czekaj. Zapomniałaś zaproszenia.
Hej, kochani, przyszłam na imprezę. Huh? Eni ma kucyki? I Betty też? Nawet Liam je sobie zrobił. Nie mogę być taka jak oni. To ja wyznaczam trendy. Hej, jesteś moją stylistką, więc zrób mi inną fryzurę. Okej, zaraz przyjadę na imprezę. Dobrze, że jesteś. Wszyscy mają kitki. Och, wow, masz rację. Musisz się wyróżniać. Ale nie martw się, mam na to rozwiązanie. Wydzielę tutaj część włosów. Jeszcze kilka razy. A teraz po drugiej stronie. Super, już wyglądasz pięknie. Ale jeszcze nie skończyłam. Czas na błyskotki. Dodam tutaj parę świecidełek. Doskonale. Teraz mogę oficjalnie dołączyć do imprezy. O, nie wierzę. Spójrzcie na Emmę. Wygląda bosko. Liam, mówię serio. Patrz na nią. O, stylizacja Emmy jest niesamowita. Też bym taką chciała. Mam tutaj cukierki. Trochę go poliżę i... spadł. Kurczę, to chyba nie dla mnie. Ha, gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już, problem zniknął. Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super. Następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe. Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę. Co za niesforna myszka. Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy, nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O, matko. To sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze. Też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już, koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy. Miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Mhm. 100 lat, Eni? A to co? Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Jee! Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna. Świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow! Zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny! Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym? To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? W
Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne. Nie takie chciałam. Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce. Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Mmm, przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. Uff, jestem gotowa na rozpoczęcie lekcji. Hej, moje kredki. O nie, kubek jest zniszczony. Nie wierzę. Jak ja sobie teraz poradzę? O, nadepnęłam na nie. Ups. Muszę wyciągnąć swoje przybory. Hmm, chyba mi na dziś wystarczą. A teraz zeszyty i segregatory. Może spróbuję je tu włożyć z powrotem. O matko, ale to jest żałosne. Chyba mogę jej jakoś pomóc. Hej, Annie, możesz skorzystać z tego. To dla mnie? Serio? Wow, dziękuję, Emmo. Proszę. Spójrzcie na te wspaniałe przybory. Mam świetny pomysł. Wezmę gumki i nałożę je na segregator. Będą trzymały moje przybory na miejscu. Patrzcie, mogę też włożyć coś do środka. Wow, mieści się tu mnóstwo rzeczy i wszystko jest uporządkowane. O, dobra robota, Annie. Dzięki, to wszystko dzięki tobie. Chyba czas zacząć lekcję. Jeszcze raz dziękuję, Emmo. Kolejny dzień na służbie. Nie mogę wpuścić do klasy byle kogo. Stój! Wiesz, kim jestem, prawda? Poczekaj, aż tatuś się o tym dowie. Nie spodoba mu się to. Okej. Thank you. Ech, to tylko drobne. Niech sobie leżą. Och, te bogate dzieciaki. Ta ochroniarka jest przerażająca. Strasznie mnie stresuje. Okej, w drogę. Dam radę. Muszę zachowywać się naturalnie. Stać. Czy to jest bezpieczne? Wiedziałam, że tak będzie. Nie, nie możesz wejść. Wynoś się stąd, jesteś biedna. Nie musisz być taka złośliwa. Co jest? Auć, to naprawdę bolało. Na czym wylądowałam? Ha? To diamenty? Wow, to są diamenty. Zauważyliście jakieś zmiany? Może roztaczam więcej blasku? No to jak? Mogę wejść? Skaner zadecyduje. Mam dobre przeczucia. Ha, stwierdził, że jest bogata. Nie rozumiem, ale skaner nie kłamie. Możesz wejść. Naprawdę? To znaczy, oczywiście. Lepiej przygotuję się do zajęć. Muszę wyjąć podręczniki. Ciekawe, czego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że czegoś interesującego. O, super, zdążyłem. Odrzutowiec musiał się zatrzymać na tankowanie. Możemy już zaczynać? Mam zarezerwowany stolik w restauracji. Ło, ale zeszyt. Wiem, jest wyjątkowy. Ale poczekaj, aż zobaczysz to. Nie, to niemożliwe. Patrz na mój telefon. Nie wierzę w to, co widzę. Chcę go dotknąć. O nie, zapomnij. Fajne, co? Dziś mam ochotę na babeczki. Dodam je do mojego zeszytu. Wygląda to niesamowicie. Możesz mi pozazdrościć. Mój zeszyt jest taki nudny.
Nigdy nie mogę mieć ładnych rzeczy. Życie jest takie niesprawiedliwe. Chwileczkę. Wiem, co robić. Najpierw wytnę te obrazki. Przez to robię się głodna. Okej, i ostatni. Ale przede mną jeszcze dużo roboty. Czułem, że trzeba było zrobić tak, jak w przepisie. Nadchodzę. Nie zwracaj na mnie uwagi. Muszę tylko coś znaleźć. Aha, właśnie o to mi chodziło. Nie, nie rogalik. Potrzebuję papieru do pieczenia. Poszło jak z płatka. Nie może mnie zobaczyć. To zbrodnia doskonała. Jeszcze trochę. Pocięłam papier do pieczenia na kwadraty. Teraz położę na nich obrazki. Następnie okleję je taśmą. Musi być gładko. Nie może być żadnych zagnieceń. I teraz je wytnę. Zrobię to powoli. Muszę ciąć wzdłuż konturów. Wygląda to dobrze. Teraz mogę odkleić papier do pieczenia. I przykleić obrazek do zeszytu. Wygląda to dobrze. Przykleję pozostałe. Wow, już wygląda to lepiej. No i obowiązkowo pizza. Hej, Alex, patrz na to. Co? Te kolory, te obrazy. Wow, cudowne. Miałam nadzieję, że to powiesz. Co to za pomyje? Cześć, poproszę miskę. Tego czegoś. I po to chodziłam do szkoły kulinarnej. Nawet nie wiem, co to jest. Nazywam to zieloną papką. Proszę. Jest trochę oślizgłe. Chwila. Nie spiesz się. Puszczaj moją chochlę. Na co komu miska? Udało się? Och, smacznego. Patrzcie na to. Darmowe jedzenie. Nie ma mowy, żebym to zjadł. Zamówię coś sobie. Wygląda dobrze. Grudki nadają temu dodatkowy smak. Pycha. Nie mogę się doczekać. To takie obrzydliwe. Jak ona może to jeść? Służba? Ach, to mi się podoba. Dziękuję, sługo. Preferuję rzeczy z wyższej półki. Nie ma nic lepszego niż świeże sushi. Wygląda pysznie. Aż mi ślinka cieknie. Czekaj, co to za brzęczenie? To mucha! I siedzi na moim sushi! Co robić? Jest do niczego! Zaraz zwymiotuję! To nic takiego! To tylko mucha! Hej, Alex! Mogę to zjeść? Śmiało! Mam nadzieję, że zaraz ci przejdzie. Spadaj, mucho! Wyborne! Ale to dobre! Nie wierzę, że muszę siedzieć na podłodze. Ciężko jest robić tak zadania. Deszcz pieniędzy? Co się dzieje? A potem dali mi jeden diament. Jeden, wyobrażasz sobie? Lekcja zaraz się zacznie. Ach, w samą porę. Ach, muszę lecieć. Porozmawiamy później. A ty dokąd się wybierasz? Zaczekaj. W czym problem? Niech ci się przyjrzę. Nie mam na to czasu. Tak jak myślałam, nie masz na sobie koszuli. To się jeszcze okaże. Tatko, przyślij helikopter i to już. Oj, co się dzieje? W niebo wzięcie! Ratujcie się! O, specjalna przesyłka tylko dla mnie. Dzięki, chłopaki. Właśnie tego było mi trzeba. Czas na przebieranki. To powinno załatwić sprawę. Wcisnę to pod sweter. Muszę dobrze wyglądać. Ha, zawsze wyglądam. Czas się popisać. A teraz mogę wejść do klasy? Poczekaj. Och, o wiele lepiej. Spełniasz wymagania? Przepraszam za niedogodności. Och, dziękuję. Co zrobić? Może uda mi się ukryć koszulkę? Chwileczkę. Muszę zobaczyć twój strój. Przestań się ruszać. Podoba mi się ta zabawa. Stój! Dość tego. Tadam! Nie tym razem. Ale ja chcę tylko iść na lekcję. Czekaj, mam pomysł. Wytnę kartkę w ten sposób. I owinę ją wokół szyi. Powstał uroczy kołnierzyk. Do dzieła. Wow, jestem pod wrażeniem. Bardzo ładny kołnierzyk. Wejdź do klasy. Dzięki. Patrz na to, Alex. Stylowe, co? Wolę włoski jedwab niż papier.
ale żyję według własnych zasad i nie będę nosił kołnierzyka. Jego miejsce jest w koszu. Poważnie? Lepiej wyjmę sobie papier. Och, zapomniałam o tym. Chyba będę musiała użyć tego. Modne i praktyczne. Założę się, że twoja koszula tego nie potrafi. Och, uff, to jest trudne. Jeszcze tyle muszę się nauczyć. No co ty? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma żadnego sensu. Wszędzie walają się moje notatki. Muszę je uporządkować. No, chyba powinnam wziąć się do roboty. Tak to zamierzasz robić? Ja wolę użyć tego. Co to jest? Patrz. Wkładam tu kartkę. I kręcę korbą. Niszczy papier. Szybkie i proste. Wow, to jest niesamowite. Szkoda, że nie mam niszczarki. O, już wiem, mam własną niszczarkę. Działa równie dobrze. Jakie to miłe uczucie. Zrobione. O, ale to nie uporządkowało mojego biurka. Wciąż jest na nim góra papieru. To bardzo interesujące. Wow, ktoś zostawił napój. I jeszcze trochę zostało w puszce. Czy ja śnię? Nie mogę się doczekać. O, tak. Weszło jak złoto. Ha, to takie zabawne. Rany, ale dużo przekąsek. Nie mogę ich jeść i trzymać telefonu. Położę telefon tutaj. No dalej. Potrzebujesz pomocy? Nie trzeba, dam radę. Jesteś tego pewien? Przykro na to patrzeć. Wiem, co robić. Zrobię wgniecenie w puszce. Wypróbuj to. Wow, niesamowite. To jest doskonałe. Jesteś geniuszem. Chipsa? Dziś impreza u mnie. Będzie świetnie. O. Cześć. Suń się, przegrywie. O, chyba mnie nie zauważyły. Gdzie moje okulary? Halo? Ktoś mi pomoże? Co to za światło? To twoje? Zaraz. Zabierz to ode mnie. Nie wierzę, że to trzymałam. Lepiej się odkażę. Od razu lepiej. O, cześć. Eli, zróbmy zdjęcie. Uśmiech. O, jesteście super. A? Co się dzieje? Śmigłowiec? Kto to? Dzięki za podwózkę. Lubię efektowne wejścia. Trudno być tak bogatą. Ta lekcja mnie nudzi. Hej, uważajcie. Dziś zrobię klasówkę. Liczę tylko pieniądze, nic więcej. Oj tam, jestem zajęta. Obym zdała, uczyłam się całą noc. Koniec gadania, oto klasówka. Do dzieła. Mam ludzi od tego. O, bardzo fajne. Jakie ładne. O, zdałam. Dzięki. Dzięki za nowe auto. Wynoszę się stąd. To bardzo trudne, ale skończyłam. Gotowe. Warte wydanej kasy. Hej, nauczycielko, proszę to zabrać. Dziękuję. Co za strata czasu. Oceniłam wasze prace. Jestem pod wrażeniem, Messi. O, szóstka z plusem. Dziękuję. Truja? Jak to? Hej, za co ci płacę? Nie wiem, co powiedzieć. To mnie wkurza. Halo, tata, wymień kujona. Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć.
Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczona. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? Ach, to jest życie. Nie wiem, co zjeść. Za duży wybór. Ale tato, ja chcę jednorożca. Halo, tutaj. Za chwilę przyniosę. No ja myślę. Proszę. Smacznego. Czemu akurat ona tu siedzi? Matko, jaki skandal. Halo? Dziękuję. To jest takie biedne. O, to jest świetne. Pani posiłek. Mam wyszukany gust. Pycha. To nie jest dla każdego. Co? Hej, ty! Chodź tu. Pani pieniądze. Pycha. Co? Nie do wiary. O, złoto. Pyszności. One są niedorzeczne. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Ale co? Nawet nie ma z czego wybierać. Wiem. Do twarzy mi w tym. Polowanie czas zacząć. Aha. Ładne i tłuste. To chyba ten fast food. Łatwizna. Co za rarytas. Kocham pająki. Co? No tak, zapomniałam o nich. Muszę zmienić pracę. Co to było? Ale się wyspałam. Pora się zebrać. Nie ma wody? To jak się umyję? Przynajmniej umyję zęby. Po co komu szczoteczka? Miętowa. Okej. Musi wystarczyć. Co by się ubrać? Dobrze, to jest ładne. Cóż, niech i tak będzie. Nie, ten jacht jest za mały. Pobudeczka. No tak. Muszę coś wymyślić. Wow, dobra jestem. Hej, pobudka. Halo. Wiem, temu na pewno się nie oprze. Złotko, co za piękny sen. Świetna robota, jak zwykle. Taka praca. Pa. O, już jest ranek. Gdzie telefon do makijażystki? Halo? Pomóż mi. Czego potrzebujesz? Chcę ładnie wyglądać. Zrób mi makijaż. To będzie kosztować. Gdzie kasa? Dobrze. Weź. Serio? Nie ma mowy.
Czy wszystko muszę robić sama? Co za nuda. Okej, chyba możemy zaczynać. Ej, trochę entuzjazmu. Pierwsza absolwentka to Cheryl. Ach, moi fani. Zdałaś tylko dlatego, że twój tata zafundował nam basen. Gratulacje. Czemu mnie dotykasz? Fuj. To okropne. No chodzę. Brawa dla Cheryl. Następna, Ellie. Wystawię się moim najlepszym profilem. Oto pani dyplom. Tak, udało się. Z całą pewnością. Pora na selfie. Jakie słodkie. Dobra, zejdź już z podium. Na końcu mamy Essie. Tak się cieszę. Oto kartka. To wszystko? Miałem się nie rozpłakać. Chodź tu. Okej, ogarnij się, Kevin. Zasłużyłaś, Essie. O, Grant. Jazda Essie. Najlepszy dzień w życiu. Hej! Do mnie to było? Hejka! Chcecie się pić? No, dzięki! Nie o to mi chodziło. Ale to tylko woda. Darmowy prysznic. Ale jaja! Kupię sobie drugą. Uwaga na... Głupia skórka. Co to za śmieci? Jestem biedna? Który by tu... Ciekawe, jak ten smakuje. Pycha. Czekoladowy. Co ona wyprawia? Ojej, sorka. Chyba przysnęłam. Wygląda na to, że chce ci się pić. Trzymaj. Dzięki. Ohyda! Co to za zupa? Przecież to jest strasznie gorące. Nic dziwnego, że takie niedobre. Już wiem. Macie ciepły napój? Przetnijcie butelkę i włóżcie do środka patyczek. Kiedy zamarznie, wyciągnijcie bryłę. Wow! Teraz mam loda o smaku coli. Lepszy niż zwykły napój. No, można iść na lekcję. Gdzie ja dałam te książki? Aha! Muszę się spakować. Czegoś tu brakuje. Coś do pisania? Gdzieś tu kładłam piórnik. O matko! Oddawaj to! Potrzebuję tego! Nie wierzę. O! Puszka po chipsach! Chyba mam pomysł. Nanieście wzdłuż gorący klej? O tak! Potem na skos. Obróćcie puszkę do góry nogami i nalejcie klej na brzegi. Jeszcze środek. I znów pod ukosem. Okej, weźcie ją w ręce i wyjmijcie ze środka. Przyklejcie do siebie oba brzegi. I dodajcie zamek. Fajny mam piórnik. Wow, ma się ten talent. Nie mogę się spóźnić.
Super! Kto następny? Hejka! Uśmiechniesz się? Dzięki! Cheese! Fuuu! Kiedy byłaś u dentysty? Huh? Jest aż tak źle? No dalej! Czyśćcie się! I co ja mam z nią zrobić? Ale wstyd! Zaraz! Mam pomysł! Wytnijcie prostokąt z papieru woskowanego. Na środek nanieście pastę. Właśnie tak! Posypcie sodą oczyszczoną. Następnie rozsmarujcie palcem. I gotowe! Nałóżcie pasek na zęby. I zaczekajcie. Po 20 minutach ściągnijcie go. Widzisz tę śnieżną biel? Ekstra! Szeroki uśmiech, proszę. Czekaj, to nie... Urodziny Ewy? Kompletnie zapomniałam. Muszę znaleźć dla niej jakiś prezent. O, na pewno nie tu. To? Nie. Piłka plażowa? Nie. Folia bąbelkowa? No pewnie. Jest mega wszechstronna. Co by tu z niej zrobić? Już wiem. Wytnijcie mały kwadrat i pomalujcie górny brzeg farbką. To musi być w miarę prosta linia. Zróbcie kilka takich pasków. Fajne, co? To Ewa? Hej! Wszystkiego najlepszego! Mam coś dla ciebie. Dzięki! Ale fajny prezent! Kilka godzin zabawy. Cieszę się, że ci się podoba. Uwielbiam ją. To moja ulubiona. Ale przyjemnie grzeje. Co tam czytasz? Ale luksusy. Ktoś tu się rozmarzył. Zaraz wracam. Dzień dobry. Macie coś takiego? Oczywiście. Co powiesz na to? Na to mnie chyba nie stać. To? I jeszcze droższe. To może to? Niech to. Chwileczkę. Pomocy. Co tu robić? Tak! Weźcie takiego markera i narysujcie coś na nim klejem. O tak! Pokryjcie go z każdej strony. Kiedy wyschnie, zdejmijcie swoje dzieło. Wow! Co? W której ręce? W tej. Okej, to w tej. Ta-da! To dla mnie? Ale piękny! Jestem taka szczęśliwa! To mi już nie będzie potrzebne. Dziękuję! Nie cierpię robić sobie paznokci. Ale nie stać mnie na manikur. Co to? Dwa dolce? Tyle to ja jeszcze mam! Witaj. W czym mogę ci pomóc? A jak myślisz? Co to za paskudztwa? Musisz najpierw zapłacić. Którą opcję wybierasz? Co to za zdzierstwo? Mam tylko dwa dolce. Widzisz? O matko, czyli ty psy z kleju. Może być. Najpierw rozłóżcie papier woskowany i zróbcie koło z kleju. Na górę połóżcie kolejny arkusz. Przeprasujcie dokładnie. Potem usuńcie górną warstwę papieru i odrysujcie rękę. Powoli i dokładnie. Widzicie te paznokcie? Pomalujcie je lakierem. Czerwień będzie super.
wytnijcie tipsy i załóżcie na swoje paznokcie. Super! Są niesamowite! No raczej. Tak, musimy dobić targu. O, hej, maluchu! Tatuś po ciebie przyszedł? Słodziak? O, hej! Fuj, ale biedne dziecko! Ach, słoneczko mamusi, jak się masz? Rety, nie płacz! Mamusia już tu jest! Wszystko będzie dobrze! Córka bogaczy i syn biedaków. Pora dorosnąć. Dodamy im kilka lat. No i proszę, tak lepiej. Ciekawe, jak się miewają. Wiem, co zrobimy. Wyślemy ich do szkoły. O, ta szkoła wygląda nieźle. Będzie fajnie. O, szczęśliwy numerek. Proszę, Lizzie, to chyba pokój, który nam przydzielono. O, mój ohyda. Rozejrzyj się. Co za burdel? To jakiś żart. Powinno się go zburzyć. Nie, nie, nie. Chyba nie myślą, że będziemy tu mieszkać. Jest okej! Fuj! Serio mu to nie przeszkadza? Pewnie dlatego, że jest biedny. Patrz! Tu jest miotła! Wystarczy tu posprzątać! Pajęczyn można przecież łatwo się pozbyć. Sporo tu śmieci i gratów. Wystarczy je wyrzucić. O! Ściągnę ze ściany te gazety. No! Już zaczyna to wyglądać nieco lepiej. Do śmieci! Skąd tu tyle liny? Zrobię sobie miejsce do spania. Ach, ale przytulnie. O, Lizzie, jak coś, to sporo tu miejsca. Podzielę się. Ta, nie, dzięki. Sama nie będę to sprzątać. Halo, tak, musisz mi tu z czymś pomóc. Dzień dobry, zamawiała pani sprzątanie? O, chwila. Wygląda jak Liam. Nieważne, ty, posprzątaj proszę tę część pokoju. Jasne, no problemo. O, myśli, że na niego lecę? Ważne, że robi swoje. Ktoś chyba powinien wyrzucić te śmieci. O! Przepraszam, skończyłem już sprzątać. O, racja, pieniądze. Wszyscy chcą kasy, nie rozumiem. Tak czy siak, proszę, za sprzątanie. O, chcesz więcej? Ach, no dobra. Proszę, myślę, że powinno wystarczyć. A teraz już idź. Muszę gdzieś zadzwonić. Tak, proszę go tam postawić. Idealnie. Ach, możecie już iść. O, urządziłaś się. Ładnie. To jest wasza najlepsza szkolna sztuczka. Dajcie znać w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik znajomym i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odjazdowych odcinków. Nieważne, ile macie zer na koncie bankowym, szkoła jest taka sama dla wszystkich. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.